Tak jak obiecałem, hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Witcher. Ja jestem Sadek i zbliżamy się bardzo wielkimi krokami do końca rozgrywki. Mam już zbroję kruka. Idziemy się w tym momencie do starego dworzyszcza. Prawdopodobnie uporać się z Azarem Javedem. Zajebista zbroja, zajebista. Fajnie wygląda. Dobra, lećcie tam walczyć, jesteście tam potrzebni. A mój Wiedźmin właśnie postanowił umrzeć. Dajcie mi. Chociaż w sumie dobra, myślę, że miałem. Sto parę giga, sto parę dziesiąt, także myślę, że na pewno się zmieszczą filmy. No, już się ogarnął Wiedźmin. Po prostu jest kwestia, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj byli niepotrzebni, po prostu sobie poszli. I od razu FPS-y skoczyły do góry. Z 29 do 30 paru FPS-ów, także bardzo, bardzo dobry bardzo dobry. Bardzo dobre wartości krańcowe. Nie pamiętam tego słowa! Przekrój! Może! Taka wartość środkowa, 30 parę, jest dobrze. Okej. Okay. Stare dworzyszcze. Smak zemsty. No i proszę bardzo, stare dworzyszcze. Ból? Bulk, bulk. Dobra, wymieniajmy te wszystkie potwory, które naprawdę nie są tutaj do niczego potrzebne. Pata, 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 pata. Dobrze biegnij, Wiedźminie, na 100 metrów. Run, Geralt, run. Z wodą do pasa całkiem szybko biegasz, nie da się ukryć. Noż, gro, ogarnij się, proszę. Nie wrzucaj na mnie tych wszystkich potworów, które naprawdę nie są do niczego potrzebne. O kurde, no! Kto? Już. Dobrze, nikt nie chciał przecież ze mną walczyć. Stare dworzyszcze. Boże, co to jest za w ogóle lokalizacja jakaś przedziwna. Stare dworzyszcze. Hrabia Devet tu się znajduje. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Przepuść mnie, Devet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabio, jestem zmęczony. Mogę przejść? Mój drogi Geralcie... Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z... Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Znalazłem... Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać... Nie wspomniałem do kogo na... Ale... Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Pal to licho. Wiedźminie, rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Dla kogo pracuję? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Kurwa, no nie wierzę. Nie lubię go jednak mimo wszystko. Myślisz, że jesteś w stanie ich prze... Są tylko środkiem do osiągnięcia. Jesteś gnidą. Nie będę sobie... Chędosz się mu tak. Chyba jednak... O kurwa, dobra. Oje, no. Dobra, diable, pokaż co potrafisz. Co on krzyczy? Szczątki. Sodeński dwójnik, szczątki. Notatki z eksperymentów. No nie, jak to nie? Jak to nie ma miejsca? Wywórcze oglądowe też. Owoce, po co mi to? Bursztyn. Muszę przeczytać te notatki z eksperymentów. FIS. Mutant. Mutant, dobra. Ścięgna.
Olbrzymi mutant. Wątroba bestii. Mutagen. Ogar. Get the fuck out! Wodia, no i znowu! Wy tyfy, co wy tu robicie? Jak mam się dostać do starego dworzyszcza? Podmokły teren. Okej. Okay. Tu jest pewnie Mirt, ale nie mogę go zebrać, bo jestem w trakcie walki i gonią mnie jakieś fagasy. Spadać ode mnie. Przestęp. Bo jakieś zadanie z przestępem. Dobra, jak tak bardzo prosisz się o śmierć, to proszę. Dzięki. No i już, dobra. Załatwieni. Kto to za kobieta? Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Rajlę? Przeszła ostatnio swoistą... Geralt! Wytyfy! Przemiany, dar życia. Co to kurwa jest? Biała Rajla jest teraz istotą niemal doskonałą. Twoje eksperymenty. Rajla, kochanie, chyba nie... Geralt! No nie, znowu! Ja walę! Ale on ma zajebiste ataki, kurwa! No i dobra. Żegnam ozięble. Nieznany eliksir. O, mam. O. Trzy miejsca na eliksiry. No, zmaskowany wojownik. Jesteś potworem, a potwory zabija się srebrem. Oh boy. Mutagen. O proszę, mamy mutageny. Po raz pierwszy w ogóle w historii tej gry mamy mutageny. Mógłbym powiedzieć o tobie to samo. Nie, ty nie będziesz długo zdychał, ty umrzesz szybko. Ale i tak boleśnie. Oła! O nie, to jest jakiś mag. O kurde. Ja się wycofam. Dobra, ogary nie żyją. Dobra, czyli zdrajcą jest hrabia de Wet. No to bardzo dobrze, że go nie lubiłem. Podejdźmy do ogniska, o. Nie. Ognisko jest nawet tutaj, więc to w sumie nawet nie jest jakieś odejście bardzo daleko. A ja pomedytuję sobie przez godzinę w tym czasie. Włączy mi się... Znaczy, naładuje mi się życie i energia. Będziemy gotowi do walki dalej. Prawdopodobnie tak będziemy... Taka będzie taktyka. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi. Wejdziemy z tym wielkim mieczem. No tak, to jest szybki. Z nim trzeba walczyć na szybko. O, chyba cię rozbroiłem. Wód. A, dostałeś ignią. Ignią, nie powinieneś był dostać ignią.
O kurde. O! Wytyfy! Z czym tam? Aha, dobra, to są nasi. Aczkolwiek i tak tam są demony jakieś. Co to jest? What the fuck is this? Co tu się do jasnej cholery dzieje? A jak sobie z tobą poradzi Stal? Czym jesteś? Stal wchodzi znacznie, znacznie lepiej. Do Triss idziesz, kurwysynu. Ale on ma po prostu ataki, ma tak niesamowite. Dobra, ty też, to było też na szybko. A, okej. Co to było? Nie jestem pewien. Chyba jakieś mutanty. Zjawiłaś się w samą porę. Daj spokój, nie mogłam zostawić cię samego. Dzięki, Triss. Geralt? Jak sytuacja... Skojatel mordują ludzi, zakon morduje nie ludzi, pomiędzy nimi krążą żołnierze Folt... Nie wygląda... Nie jest tragicznie. Po tym, jak odczarowałeś Adde, Foltest wyraził chęć zawarcia tajnego sojuszu z Lożą. Udało ci się zrealizować. Między innymi dzięki tobie, Geralt. Triss. Wiem, Geralt. Dobra. Rycerz temerski. Idę za tobą, prawda? Podobno mam iść za tobą. Jestem... Też tak uważam. Dlatego przed odejściem z zamku Jesteś... Idziemy? Jasne. Here we go. Dobra, dopiero teraz muszę iść za Triss, ale... A ten mutant ciągle... Kiełbestii. No weź, chłopie, umrzyj! Przewróć się, nie wiem, złóż, rozłóż. Cokolwiek! Tylko takie stoisz. Widzę, jak się toczę, nienawidzę, widzę mutanty. Co to w ogóle jest za jakieś... To jest w ogóle jakaś bestia rodem chyba z jakiegoś Warcrafta. Ważne, że wchodzą ataki. Dobra. Geralt, to nie ma sensu. Musisz się śpieszyć, bo nie wiadomo, co knuje Salamandra. Więc chodźmy. Nie, ja zostanę. Zostało mi jeszcze sporo mocy, a te mutanty... Nie, Triss, to z... Od kiedy pytam cię o pozwolenie na pakowanie się w kłop... Triss... Nie ma czasu, nadchodzą następni. Do zobaczenia. No dobrze. Wygląda to jak końcówka, naprawdę końcówka fabuły i akcji w Wiedźminie pierwszym. Czy dopadnie mi końcu Zara Javeda? Kurde, no, chcę go zabić, bo załatwił Leo. Gerkain. Całkiem... O, w dupę. Tu jest ciężko. Z jakiegoś powodu w ogóle nie mogę ich zaatakować.
No tak, jeszcze jeden Garkain. No nie jest dobrze. To jest dziwne, bo mam zdanie na silne Garkaina, którego chyba w ogóle nie spotkałem, a wykonałem zadanie na upiory, które zabiłem, zadania nie mam. Dobra, gin! No i okej. Bruxa! Okej. Nic tutaj nie jestem chyba w stanie szukać. Silna Garkaina. Wyrzućmy Brunella. Wyrzućmy to. Piąta esencja brzmi ważnie. Gdzie jest jeszcze jeden gag? Tam są upiory. Zobaczmy, jak wygląda to w ogóle to miejsce. Przejście do laboratorium. Tam są upiory. Ja mam jeszcze za mało życia. Z tobą mogę. Z tobą jeszcze mogę powalczyć, ale tak widzę, że tutaj nie ma ogniska. Nie ma ogniska, żebym mógł się przygotować i ogarnąć, a nie chcę też czekać. Nie chcę też czekać, aż mi się życie w końcu ogarnie. Kostnica, Boże. Czy chociaż kostnicy będzie ognisko, co? O kurde, Garkain. Nie jest dobrze. To jest już naprawdę na końcówkę życia. Dobra. To jest już naprawdę na oparach, na końcówkę życia. Także wygląda to, że będę musiał po prostu poczekać aż... Bo tak naprawdę w tym momencie, no to... Ja... Mogę spróbować dać radę Bruxie. Mutant zabójca. Włączył mi się tryb walki, więc nie jestem w stanie tworzyć sobie tych drzwi. No Wiedźmie, nie wyłącz ten tryb walki, nie jesteś zagrożony w żaden sposób. Aha, spoko. Dobra, zaraz zrobię cięcie, wrócę do was jak... Wiedźmin. O, ogarnę się z życiem. Mam całe życie i trzeba walczyć z... Bruxą. Ładna była. Krew Brux. My idziemy dalej, idziemy tędy dalej. Ginosz, kurde, denerwujesz mnie strasznie. Denerwujesz mnie tym, że masz fajniejsze ataki ode mnie. I startujemy dalej. Uła, to jest w ogóle długa droga przede mną, widzę.
Ty zielona świecąca jesteś pewnie mutantem. No tak, jeżeli coś świeci na zielono, to jest mutagenne. Coś, jeśli coś świeci na zielono, to powoduje zombie. Taka jest logika. W Saints Row 3 też jest taka logika przecież. I nisko. Tu mnie mówi. Alchemia. Alchemio kocie. Dobra, mamy już kota, także będzie można iść dalej. Okej. Okay. Co wyrzucimy, żeby móc wziąć tą, że... Księga Gromu. Kota i tak muszę wypić. Dobra. No to jest ten też jakby ten efekt, jakby eliksir mnie leczy. Nie wiem, czy to tak działa w praktyce. Aczkolwiek tak jest. Dobra. Tego, że widzę, ja chyba poszedłem w złą stronę, tak? Bo był skręt w inną stronę. No po prostu w inną stronę, tak? Dobra, nie dam ci okazji dojść czy do ofensywy. A ty jeszcze żyjesz? No. Umarłeś tak jak trzeba było. Tam jest jakiś klucz. Tam są jakieś drzwi, ale to pewnie tymi kluczami, co przyniosła nam Triss. Tak, zapewne tak. Okej. Okay. What do we have here? No nie! Pewnie jeszcze będzie... Wytyfy! Co to za krab? Wiesz, że Ryla miała do ciebie słabość. Zawsze kończmy to. Rzekłeś. Oto kościej. Wód. Zabijecie, kurde, tylko nie mam pojęcia, dlaczego Wiedźmin nie atakuje. Co to jest? Co na mnie? No tak, ogłuszył mnie. Kurw. Ja jebie, no jak ciężko z nim walczyć. Kurwa, no po prostu najbardziej nerwuje mnie to, że Wiedźmin nie potrafi łączyć ataku walcząc z tym przeciwnikiem. Noż kurwo jebana, no! Fuck me! Jeszcze krwawienie na mnie rzucił? O, teraz jeszcze udaje, że jest szybki, tak? Dobra. Zginę z tym przeciwnikiem, ale wiem, że muszę się znowu do niego lepiej przygotować. Muszę mieć jaskółkę. Dobra. Kończmy to Wiedźminie, okej? Bo i tak nie dasz mu rady. Muszę znowu zrobić dwie jaskółki. Katakumby oto zapis. W którym momencie to będzie zapis?
Ja wiecie, ja proszę, żeby to nie było wtedy, kiedy jestem tak mało, tak mało życia, co? Bo wtedy będę musiał po prostu ciąć to, ciąć ten materiał, a nie chcę. Tak w sumie będę już musiał go ciąć, więc tam nie ma znaczenia żadnego. Dobra, to jest tylko Brooksa. A nie, dobra. Dobra, to widzimy się za chwilę, kiedy to wszystko już zginie, także cześć, za chwilę. Witam was, kontynuujemy walkę z Kościejem. Musimy go tym razem zabić, jestem lepiej przygotowany. Właśnie twoja podatność na ogień. Kurwa, no on tak strasznie mocno bije. Nawet mając jaskółkę, co prawda tylko jedno. Bo na więcej nie mogłem sobie pozwolić, niestety. Kurwa, no jest tak mocny. Pierdolę, no nie, no zabije mnie. No ja jebie, no. No atakuj go, kurwa, no Wiedźminie! Ja pierdolę! Kurwa tak, udało mi się go zabić! Ja pierdzielę! O stary! O matko! O gruzu! Ale to było szalone, ja walę! Trzeba się wrócić do ogniska, naprawdę, bo to po prostu pójście dalej w tym momencie to jest śmierć. Spotkanie kogokolwiek to będzie śmierć. O, czuć, że to jest endgame, naprawdę, po prostu jak wysoki poziom trudności nakłada na gracza ta gra w tym momencie, to jest po prostu, no, niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Ja aż normalnie chyba, będę musiał zobaczyć ile mam pamięci w tym momencie, bo ja chcę to, ja ciężko będzie mi w ogóle skończyć to w tym momencie i na czymkolwiek się skupić, także bo tak naprawdę w tym momencie mam 36 minut, nie chcę robić odcinka długiego, bardzo długiego, dlatego to po prostu przetnę i zrobię jeszcze jeden odcinek, bo naprawdę ja nie będę mógł czekać. Dobra, także ja medytuję, kończymy ten odcinek. Może wrócę za chwilę, jeszcze nie obiecuję nic, naprawdę. Ale kurna, no pokażcie mi koniec tej historii, naprawdę. Także na razie, pa pa, do zobaczenia, mam nadzieję za chwilę. Cześć, cześć.